godzinie 10 doszło do wybuchu w Ustroniu przy ulicy Polańskiej w budynku jednorodzinnym, ale składający się tak naprawdę z dwóch mieszkań. W pierwszej fazie strażacy przyjechali tutaj na miejsce, wyciągnęli przez okno z zagruzowanego mieszkania kobietę, która z urazem głowy została przewieziona do szpitala. Mamy też wiedzę, że mieszkanie zamieszkiwało jeszcze mężczyzna i kobieta wraz z dzieckiem, których w momencie tej eksplozji nie było w środku. Byli poza budynkiem. Ciężko jest nam tutaj mówić o jakim gazie, czy to był wybuch gazu ziemnego. Wiemy jedno, że strażacy wynieśli z tego budynku 11 butli 11-kilogramowych na propan-butan. Zobaczyłam tylko taki mocny dym i ogień, płomienie gdzieś tu w tej stronie. Ale u nas jest godzinę w kościele, jak wróciłam, to już straże były i dom już był w takiej sytuacji, jaki jest w tej chwili, zrównany z ziemią. To jest kuzyn mojego męża. No i jego siostra. Tylko siostra 10 minut temu wyjechała z córką też, a został ten jej mąż. To był budynek parterowy z przystosowanym poddaszem, więc ci młodzi, których nie było, mieszkali na górze, ale na dole tam stropy drewniane były, po prostu załamały się i runęło wszystko w dół. Mamy tutaj ponad 100 ratowników, 36 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, wszystkie inne służby, policję, ratownictwo medyczne i instytucje, które są nam potrzebne, są na miejscu. To są hipotezy co do butli gazowych. Była jedna eksplozja i później pojawiła się wtórna eksplozja, prawdopodobnie w wyniku pożaru, natomiast nie wiemy, co eksplodowało. Cały czas to są hipotezy, więc dopóki to biegli nie ocenią, my tego nie sprawdzimy, nie potwierdzimy, to nie chcemy tych spekulacji publikować. Skąd te butle tam się wzięły, no nie jestem w stanie Państwu odpowiedzieć na to. W tej ulicy jest gaz sieciowy, natomiast do tej konkretnej nieruchomości gaz sieciowy był zaślepiony. Mamy dwa mieszkania już przygotowane i w razie, jeśli te osoby poszkodowane będą chciały skorzystać z tych mieszkań, mogą być udostępnione w dniu dzisiejszym. W dniu jutrzejszym jeszcze jedno większe 60-metrowe mieszkanie również będzie udostępnione. Jestem w kontakcie z członkami rodzin tych osób, nawet z tymi, które zamieszkiwały w tym właśnie budynku. Na tą chwilę przebywają u swoich rodzin, natomiast jeśli będzie taka potrzeba z ich strony, jesteśmy w stanie te mieszkania uruchomić. Dzisiaj mamy zabezpieczoną pomoc psychologiczną również.